Jakby w środku. Co tu się dzieje? A ranny, dobra. Czyli to z medykiem pewnie. Może tak, tu jest nasza misja. A ty to kto? Brother Elias. What do you do here? What I can. I'm just trying to help the Scarlet's locals as much as I can. Do you know anything about healing? A little. I can manage the basics, but without Brother Nicodemus, I'd never be able to deal with the more difficult cases. How long have you been helping here? Since before the refugees arrived. It was much less crowded back then. And what do you do here exactly? Mainly I help Brother Nicodemus. Occasionally I keep watch at night in case someone takes a turn for the worse. Sometimes I have to hold a patient down or fetch and carry things. Thank you. Okej, czyli to nie on był z misją dla nas. Damn. Może Johanka? Johanka? Henry? I'm glad to see you. Me too. I heard that you're doing well. Well, that depends. You're alive. So you're doing well. To miłe. What's happening here? Oh my god. Philip and... They're all... Yes. Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Scarlet's was raised. I'll save you, Henry. Just the two of us. What the? So can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. You, Henry. They took me to Rat Eye unconscious and I needed a healer. Hmm. How is everyone holding up? What can I do? Holding up? People here are dying, usually needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. No to myślę, że to będzie taka misja na zakończenie właśnie. Życzę też dobrej nocy, dobrej nocy. No znów nam się późno robi, więc wyleczymy ich szybko. Eliksirem, antidotum, coś zrobimy w tym temacie. Doesn't anyone help you with nursing these people? You've got scholars all around you. Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. Okay. Can I have a look at them myself? I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what you're talking about. Looks like blacksmiths know about more than just pulling teeth. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. No widzę na bieżąco. Doesn't the monastery care for them? They give us some food for them and a place to sleep. But I wouldn't say they help exactly. More like they just tolerate us. Do you have enough food? Enough to survive, maybe. But convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. That would be a great help. Okay. Anything else you need? Look around. Well, it is a little crowded. Crowded? I've had to leave some of the sick lying in the open air, even at night. And have you seen what they're lying on? I'll try to negotiate better conditions with the monastery. I tried that. Out loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. Okej, czyli mamy wszystko. Very well. A właśnie. Kurczę, bo próbuję skojarzyć, gdzie ją widzieliśmy, ale Johanka jakoś początek gry chyba jeszcze ze Skalicy, czy... And how are you doing? You're the only woman here.
alone in the monastery. Some of the monks speak to me, but other people act like I don't exist. Too bad the custodian isn't one of those. Is the custodian causing you problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that doesn't stop him. He's constantly strutting around in front of me. And, what else? What do you mean, what else? He's invited me to his home. I could do something about it, if you liked. No, I can deal with him. The last thing I need is you going around threatening people. It won't help me, and it definitely won't help the refugees. Nawet nie rozmawialiśmy z nią wcześniej, ale mocno tak jakoś kojarzę, że Johanka. Być może w dyskusji z kimś innym się przewinęła, ale... No dobra. Why is there a guard outside? He's here because of me. Because of you? Yes. There was one time I just had enough of it all, of the way they treat us, and I almost slapped one of... But that doesn't matter. Nie no, gdzie zdradzamy? No my tylko rozmawiamy i chcemy pomóc tu biednym chorym, nic z tych rzeczy. What can you tell me about the custodian? He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery. But really, he has a say in pretty much everything, including supplies. And that's why he probably thinks he can do whatever he wants. O, może z ptaszkiem? No tamta była Klara ta jedna, czy... Na K jakoś, ale coś o drugiej wspominał. Gdzieś się na pewno przewinęła nam Johanka. All right, that's all I need to know. Look, Henry, I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Last week Bohuslav died. Maybe you knew him. And nobody even blinked an eye. We desperately need help. I'll do whatever's in my power. Tak, trawiasty, chyba właśnie strzeliłeś w dziesiątkę. Johanka nas ostrzegła, jak obrzucaliśmy dom Niemca. I właśnie było wtedy chyba, że Johanka krzyczała, czy coś takiego. To będzie ten klimat. Przyniosłem mięso. O, że może być suszone. Boczek. Nie wiem, ile jej potrzeba. Aha, dziczyznę. Dobra, damy jej boczek i suszone. 9. No trochę szkoda tego suszonego, ale będzie misja. Thank you, Henry. Rich food will definitely help. Dobra, o tej sytuacji też wszystko wiemy, tak? Tak. All right. Koniec rozmowy. To co jeszcze tu możemy zrobić? O! Spójrz. You just need to sleep. Okej, czyli recepta jest sen. You just need to sleep. Sen. O, Hans. Where? What's happening? You look all right. Mostly, but my leg still hurts. Did the cumin's wound you? God save you, Henry. That's what I tell the ladies. Truth is, I did myself a mischief while I was running away. Hmm. And do they rebandage it for you? Occasionally. They told me they don't have enough bandages. Well, that's no use. Those bandages need changing. Okay, mam bandaże. I've got bandages, so I can take care of it. Wonderful. Could you tell Brother Nicodemus? 10. Nie, sami zrobimy. I can do it myself. Mam nadzieję. I thought you were a blacksmith. Yeah, a long time ago. But unfortunately, I've had to learn a thing or two about the art of medicine since then. Well, fine then. Okej, okay, już się bałem, że... Nie, no chyba nie zginie, tak? Lepiej się czujesz? Where? What's happening? How are you feeling? Good. It feels clean. Hope it helps. It will. Tell them to rebandage you daily. You have the bandages here. Thank you very much, Henry. Don't mention it. Obiance pamiętamy, nawet trzymam jej pierścień w kuferku przy domu. Tylko problem polega na tym, że Biankę znaleźliśmy martwą koło karczmy, więc to tak. Górnik, Samek, też bandaże? Good health to you, Henry. Okay. You're not from Scalets? No, but please help me. I can't stay here. No dobra. What happened to you? I was working on the building.
when the scaffolding up by the roof collapsed underneath me. Well, and you're very lucky you survived at all. Yes, that's what everyone tells me. But it's no use being alive if all I can do is lie here like a wet sack of barley. Znamy ten problem. Well, you're pretty battered, but I don't see anything that a few weeks' rest can't fix. Weeks? My God, I have to get back to work sooner than that. What's the problem? Why can't you stay until you heal? I have a family. I'm poor. It's only thanks to the building work that we can survive. And the master told me, if I don't come back in a few days, then I shouldn't come back at all. And where can me and my wife go then? Who'll take us in? We'll end up living in the woods, where any bandit or ruffian could set on us. No właśnie, jak znachor. No dobra, może jakiś eliksir? Is there anything I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And he got better very quickly. And do you remember what the herbs were? I don't. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. Something has to be written about it. A herbarium, anything. I'll try to find something. Thank you. Thank you. Okay. Uzdrawiające zioła dla samka. Pytanie, tak, co to za zioło? Jeszcze zobaczymy, czy kogoś więcej nie mamy z tych. Spójrz. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Johanka. Johanka. Philip, from Scalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. Okay, kogoś tu jeszcze ma. Ich naprawdę jest tu dużo. Jest to po mnie. Insomniak. No pięknie. I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss about? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone else moaning and groaning all night, I can't get any sleep. Znaczy, kwestia jest tego typu, że załatwimy te wszelkie problemy z chorymi i wtedy będziemy już kończyć. No tak. To tak. Maybe I can make you something to help you sleep. Oh, then for God's sake, do it quickly! Okay, coś co pomoże mu zasnąć. Everything here is fine. Nie wygląda, dobra, wszystkich tu już mamy obklikanych, jeszcze zobaczmy tak. Jesus, look where you're going. Everything here is fine. Usiądź, mamy też spanie tu jak widzę, Filip. Co z tymi na zewnątrz? I'm not needed here. He just Henry, needs to sleep. I'm glad. To tych dwóch jeszcze zapytamy Johankę. Co z delegatem? No właśnie. What's wrong with that man by the altar? He doesn't look wounded, but he's really pale and doesn't react at all. He had a broken leg, a bad one. The bone had come right through the skin. We tried to straighten it, but I don't know if we did it right. I'm not holding out much hope for him. I've seen folk in that state before and it didn't end well. My God, there has to be something we can do. And what do you suggest? The monks won't help, and I don't know anyone else who can. My możemy. Nastawię mu nogę. Odważnie. Kat z ratajów. Well, spróbujemy. I'll straighten his leg. You? Unfortunately, I've had occasion to try this sort of thing before. You have to place the bones as precisely as you can next to each other. It's hard, but you have to ignore any screams of pain. That's the only way to help him. Well, fine. Try it then. Okej. No zobaczymy jak będzie. A jak nie, to lecimy do kata. Załatwi się sprawą. Zajmie się. Samek narzeka na swoje. One of the sick men, Semek, is complaining about pain and the fact he can't work. He says he... Semek? Is he one of our people? No, he's a construction worker. He's bruised and confined to... Henry, for God's sake, our neighbors are dying here. Your friends. There isn't time to waste on some construction worker's bruises. Oh, honestly, what were you thinking? Listen, all I need to find out is the name of a herb. Then go and look it up in a book. You've got your own herbarium, haven't you? Ech. Kat zajęty żoną. No właśnie, też nie chciałem mu przeszkadzać. Zobaczymy. Nie, mamy na drugim poziomie tego perka do nastawiania. Może już jesteś wyżej, ale zobaczymy. What happened to Philip? Poor man.
There was nothing wrong with him, and now he's getting worse every day. But do you know why? Maybe. He didn't run away from Scalitz, you see. He hid for days among the corpses. If he got poisoned. But what can we do? Us? Nothing. Only Father Simon might have been able to save him. He knew a lot about poisons. And where is he? You know he left Scalitz years ago. And does anyone know where he ended up? If you believe the stories about a wild man in the woods, then Rovnar is the place to go. W sumie w równej nigdy nie byliśmy. Dobra, koniec rozmowy. Zobaczymy, jak z tym naszym nastawianiem ran. No chyba aż tak się nie rozwinęliśmy. Poziom główny. O właśnie, mamy pierwsza pomoc 2, pierwsza pomoc 3. No niestety. 10 poziom jest potrzebny, a my mamy no 9 w połowie. No może jakbyśmy zrobili te wszystkie opcje, to uda nam się. Pierwsza pomoc. W czasie rozmowy, a jak to wygląda? Pierwsza pomoc. Jak nawiskę chłopa, nie zły z ciebie cyrulik. Otwiera najbardziej zaawansowane opcje w rozmowach. Okej, okay. No spróbujemy go. Ozdrowić, który to ten od nogi? Filip, nie. Nastaw nogę, okej. Okay. Zostaw na później. Ale że nie damy rady mu nastawić tej nogi? No można, bo niebawem będziemy mieli 10 poziom. To zostawimy chłopa na później. Niech się nie martwi. A gdzie jest te nasze herbaciarnia? Tutaj gdzieś, na prawo bardziej. Tu? A, tak to wygląda. Usiądź. You're the one who's in charge of the wounded. Yes, I'm the Infirmarius here. Time was, I only had a few elderly monks who couldn't walk to take care of. Now I have this mess to deal with. Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. Oh, if that were the only bodily function they could control. But I shouldn't talk like that. It's a blessing to live to such an age. Ciekawa minigierka z nastawianiem nogi. Oj, bałbym się. Możemy się od niego nauczyć czegoś. Bardziej bym... O właśnie, znasz się na ziołach. I eliksir nasenny. How about some potion to induce heavy sleep? Certainly. The old reliable. Reliable? Some of the brothers like a good sleep. And sometimes that's the only way to get one. I'll show you how. Thanks. Dobra, czyli mamy eliksir. No najgorzej, jak sami byśmy mieli go robić, a może idzie to kupić. Do you know anything about herbs? I'm not an expert, but I know a little something. Is it urgent? Well, one of the workers who was injured during construction would like to get back to work. He mentioned some purple flowers that would... Herbs. Oh, purple herbs that should help. I couldn't tell you off the top of my head, but you can have a look in the herbarium here. There won't be too many purple herbs for bruises and sprains. Okej. Okay. To może się pouczmy od razu w alchemii. I'm interested in more advanced. Wouldn't you rather learn? Czyli nie mamy nawet poziomu alchemii. Przemyślimy sobie. Trening odpada. Czegoś od ciebie, a to? And what can you do? A bit of everything. Can you now? But to be more precise. Do you understand herbs and medicinal plants? Okej. Okay. Znam się. Dlaczego mamy kłamać? Nie, no, ja nie chciałbym ryzykować. Czy znasz się na ziołach? Nie, to be honest, nie wytłumaczę. Not really. So what am I supposed to do with you? Well, never mind. At least you'll learn something new. Go to the herb garden, take a good look at what's growing there, and then pull up the weeds in the herbaceous beds. Is that clear? Clear. I can get cracking. Not so fast. Have I even told you what I consider a weed? It's dandelions, stinging nettles, and thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the mentha, or anywhere else in that garden for that matter. No dobra, nigdzie nie będziemy robić tam nic w jego ogrodzie. I see. Once you've cleared the garden of weeds, come back. And woe betide you if you pull up anything but weeds. Don't worry, you've never had as good a gardener. Dobra. To nie, to nie, to też nie.
Zobaczymy tak. Gdzie jest zielnik? Każdemu tu jest zielnik. Zacznij z alchemią. Czytaj. Zioła. Aha. Wilcze jagody kup. A rzeczywiście można do sznapsa. Wilcza jagoda. Oset jest taki fioletowy trochę. To nic. Ale już jak ładnie potrafimy czytać wszystko. O, mięta. A może o miętę chodziło na siłę, na krzepę. A i szałwia. W sumie mamy jeszcze tutaj opisane. Można ją znaleźć na pastwiskach. Podnosi się. Odgania insekty, złe duchy. Sny, które... Tu mamy napisane, co jeszcze nam daje. O właśnie. To też nam pasuje. Nie no, zaraz skończymy. Żywokost, zwana także wężym mordem, jest najlepszym środkiem na złamane kości, opuchnięcia, siniaki oraz pomaga przeciw bólom kości. Używa się jej na zdrowie i odporność, tak żeby przegnać konie czy wielkie zwierzęta. Okej, czyli mamy żywokost, tylko co? To by się przydał jakiś eliksir z niego, czy po prostu wystarczy, że żywokost weźmiemy? Mamy wszystko. No tutaj nie mieliśmy już w książce żadnych... Aha, moment. Przepisy, bo my niestety tych przepisów nie mamy. My mamy piołunówkę. Trochę bieda u nas z tym jest. To jest to. No to weźmiemy żywokost, ale to co na surowo mu trzeba podać? Eliksir na dobry sen to my znamy, ale też nie wiem, czy czujemy się na siłach, żeby go tu uważać. Sam krzak, no dobra. Możemy kupić u niego żywokost? Pokaż, interesy. A zrobiłem to, co mnie prosiłeś? No nie wiem. Żyż jest. Dobra, daj tego dużo. 4 to tanie jest, nawet się nie będziemy targować, zawrzyj umowę. Dlaczego zrobiłem to, co prosiłeś? Chyba, że mowa o... Załatwiony. Did you weed the beds and leave what should be growing there alone? Ale to... No właśnie, jak zrozumieć, o co chodzi w tej grze? Zrobiliśmy, że przeczytaliśmy książkę. Not a leaf wasted. I'm glad to hear it. I'm going to check with my own eyes. Nie, nie rzucaj. Wypiel. No, ale to my przeczytałem. No. Gdzie jest jego ogródek? Szybko nim zobaczy, co się stało. Wypiel ogródek. O-o. O-o. No ładnie poszło. No ładnie poszło. Ja myślałem, że to będzie, że zrobiliśmy to, że przeczytaliśmy książkę, a nie, że ogródek mu wypieliliśmy. Szybko do ogrodu, gdzie on poszedł? Szybko nim zobaczę. Ogródek ojca, gdzieś tu on tu musi być. Tu jest chyba, o kurczę, szybko. Ta pokrzywa się nie liczy. Dobra, pokrzywy, chociaż tyle zbierzemy. Za murem. Pokrzywa. Ktoś pamięta, co mieliśmy zrywać? Pokrzywy i coś jeszcze? Pokrzywa. Moment, bo my mamy tutaj... Czuję się jak przed jakimś egzaminem. On już idzie sprawdzić. Pokrzywy to możemy zrywać. Dobra, zielarstwo zawsze do przodu. Ojcze, nie patrz na to. O, już chyba tu jest. Mniszek i oset jeszcze? O kurczę. O. God be with you, Henry. Tak. Z tobą również. Przecież to jest pełno pokrzyw. O, jest. Celer... Oho. Chyba przyszedł. Trochę poszło. Dużo tego. Nie, mięta. Dobra, już lepiej pójść do niego. Pogadajmy. 20 minut rwania. Nagroda za moją pracę. With my weeding. You said it was finished, but I took a look at it. Is that what you call a finished job? Try again and do better. That simply isn't good enough. O, całe szczęście. Dobra, to nie będziemy teraz tego zbierać. Nie wiem, co on ma tam. W nagrodę pewnie nauka alchemii czy coś, ale to nie będziemy. Tak. Ale jaki dobry z niego brat. Już myślałem, że będzie po nas. No dobra, to spróbujmy tak, te zioła dać. Z tą nogą chyba rzeczywiście dobrze by było skoczyć do kata.
Górnik. Hopefully I have what you need. Teraz tak, tą serio to tak może sam uzdrawiający. No ja nie jestem przekonany, czy on powinien to tak na surowo zjeść. Nie chcę mu zaszkodzić. Wyjdźmy, tak. Ja myślę, że kupimy, wiemy co potrzebujemy, ale no trzeba było to kupić. Dobra. Skoczymy do apteki tak naprawdę i kupimy wszystko co trzeba. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie tego problemu. Laboratorium. Skoczymy tak. Po drodze do kata możemy pójść. Powiedzieć o nodze, zapłacić najwyżej za robotę. Zapiszemy grę. Ja myślę, że właśnie skoczymy rataje, to nie jest, mam nadzieję, czasówka żadna. Kurczonego, że do niego nie ma szybkiej podróży. Skoczymy rataje, wiemy co mamy kupić aptekarza, lepiej tak? Zawsze można cię wykazać, no tak, tylko że jak mu źle podpowiemy, jeżeli chodzi o śmierć, bo to bardziej o to chodzi, że mamy przewidzieć, co zrobi tamten kat. Jeżeli źle podpowiemy, czyli zrobi to wszystko zupełnie inaczej, no to tak naprawdę przegramy tę misję. Trzeba księdza Szymona. Księdza Szymona też... Teraz dajmy ziółkę. Myślę, że kłóca. Dobra. Ty masz ziółka. Nie. Shit, what's going on? Hopefully I have what you need. To dostanie żywy okost raz. Thank you. With any luck, I'll soon be feeling better. If you find the time, stop by to see me in a few days. No właśnie, dzisiaj mieliśmy po północy skończyć, a tu jest jak jest. Dobra, pogadajmy, jemu też coś dajmy. Really? Drink this, and you'll fall straight to sleep. Jesus, where are you going? Thank you! Dear Mistress Johanka, I come again in admiration of your selfless dedication. I would like to invite you to a fine banquet at my palace. You certainly have earned some... What business have you here, fellow? Who let you in? Okej, to chyba wiemy, co jest za problem, tak? I'm taking care of the wounded, as I'm sure you're aware. Ah. Well then, run along and take care of them, and let me talk to Johanka. You're not needed here. O kurczę, Johanka... O! Tylko siłą możemy go tutaj postraszyć. No retoryka niestety, jeszcze w plecy. Niczego od ciebie nie potrzebuję, nie będę przeszkadzał. Nie, Johanka doesn't need anything from you. Good man. You will talk to me in an appropriate manner, you maggot. Understand? God save you, Henry. Oczywiście, naprawdę. Nie, może tak. I talk to everyone the way they deserve. Będzie bójka. Oj, będzie bójka, coś czuję. Nobody's going to talk to me that way. Lock him up for the night and let him learn some manners. Ale jak on, jak chciałem się z nim pobić, a on nas do więzienia wpakował, no to ładnie. Ja myślałem tak, do paki. To jest coś rzeczywiście, nasz pierwszy raz w więzieniu teraz. A ja myślałem, że możemy go obrazić, on się będzie chciał pobić, bo byliśmy silniejsi, a tutaj tak poszło. No nie chciałem się pod nim tak tutaj, już rycerzem jesteśmy, to on powinien nas szanować, a tu proszę. Nauczyłeś się więzienia, no czegoś nowego, dobra, wychodzimy stąd. Thank your guardian angel, I didn't have time to teach you some manners. Gdzie oni w ogóle nas zamknęli? Gdzie oni nas tu wygnali? Musimy iść raz jeszcze. No właśnie, nie chciałem tak, bo też mnie wkurzył. No, mówię, no nie będę tak, tu się pod nim... Może honorowo było spędzić tę noc w więzieniu, ale nie mówić, że spoko, spoko. Ej, no musimy Johanki zapytać, co tam się w ogóle wydarzyło, bo nie mam pojęcia, do czego tu doszło. Recydywa. A, rzeczywiście, mamy teraz. Jak to u nas wygląda? Gracz. Wolny więzień.
Jesteś niedożywiony po pobycie w więzieniu i generalnie w złej kondycji. Twoja siła, zręczność i witalność są osłabione. Im dłużej przebywasz w zamknięciu, tym wartości będą bardziej obniżone. Spoko, no bić się nie chcemy teraz z nikim, chyba. Dziękuję, tak, Arlinka byłaby zachwycona. Przypuszczam, że tak. Chociaż wyspany jest. No dobra, Johanka, powiedz, o co tu w ogóle chodzi, bo się pogubiłem. Tell me more about the situation here. A nie, to mamy. All right, that's all I need. That custodian Sebastian is really obnoxious. He can be unpleasant, but in his own way, I don't know. You can't be serious. What's that supposed to mean? At least he was here, unlike you, the whole time. And anyway, mind your own business. God bless. No pięknie, jeszcze nas tak potraktowała. Jak znajdę dziada, to nogi mu powyrywamy. A teraz nastawimy nogę, tylko byłbym za tym, żeby zapisać jednak mimo wszystko. Coś czuję, że to nie będzie takie proste. Jaka niemiła. No właśnie, poczuła grosz, poczuła pieniądz u tego tam dziada. Będzie dobrze. Gra została zapisana. No to zobaczymy. Powstań. Teraz tak, nastaw nogę. No już się boję. Jak to działa? Are you holding him firmly? Aye. I? Hey. Done. Serio? To my się tu tyle boimy, tak? Że mu źle to nastawimy, a to... No ładne rzeczy, to ładnie zostałem tu wkręcone. To już tylko nam zostaje, tak, lepsze warunki, a kto nam powie o lepszych warunkach? Gorzej jak Johanka. A nie, chyba ten tutaj obok miał o lepszych warunkach powiedzieć. Ładne rzeczy. Minigierka. No ładnie. Why are they so badly provided for? People are crammed in next to each other, and some have to sleep outside. That can't be good for them. It gets freezing here at night. I can't afford anything more for them. How is that possible? You're the Infirmarius. You decide how all the money gets spent. But I have no say in how much money I'm given. And because the abbot's away, it's still the same amount I had when I was taking care of a few old men. Okay. Can't you do anything? Won't the others help? Unfortunately not. The brothers in the cloister aren't much interested in the external world, and the custodian has enough on his plate with the chaos in the region. Besides, his main concern is the smooth running of the monastery. And the local custodian? His crew has enough provisions. I tried him, but it seems he had some disagreement with Johanka, and now he won't give us anything. I'll try to talk to him. Spróbujemy z nim pogadać. To może być zabawne. I can't believe your conscience lets you leave the Scalitz locals in such a state. I know. I'm ashamed. But my brothers believe it's all in God's hands now. Okay, to wszystko. No dobra. Conditions here seem to me quite unchristian. You're not the only one. Na dobrą sprawę, to chętnie bym dał... O, już tu jesteś? Sebastian, to ty? Czekaj, czekaj, Seba. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. No ciekawe. Wręcz trofea? I'm helping at the infirmary now, and I came to... Ah, and how is Johanka? Do you know her well? Yes, I do. Good, good. Does she ever talk about me? Może trochę. Sometimes. A little. That's good. Excellent. Johanka means a lot to me. I'm mainly here for supplies and to talk about the state of the wounded from Scalitz. They need blankets, food. Well, that's not my problem. Let the Infirmarius take care of it. His hands are tied. Until the abbot comes back, he can't get anything. And why should that interest me? Bo obchodzi cię Johanka. Tak, może powinna ze względu na Johankę. No niestety, nasza retoryka jest daleko, daleko w to jesteś niemożliwy. Ile on chce? Because I'll pay you.
For supplies? But of course, that will be... Oh, come off it. You get your supplies from the monastery for free. No one will bat an eyelid if you ask for more. Blankets can get chewed up by mice. Food can go off. No nie chcę tak dużo, jeszcze jak się potargujemy, to i będzie temat załatwiony. Are we agreed? You're a right pinch purse. To chyba... Nie, no nie brzmi tak źle, dobra. Yes, these things happen, certainly. And as long as the monastery needs my protection, they'll have to put up with it. Okej, okay. Czyli mają opcjonalne zadanie wykonane. No, myślę, no jakbym wiedział z sobą, że idzie tak normalnie pogadać. No ale obraził nas. No kiedyś trzeba było więzienie też zwiedzić. Jeden temat załatwiony. Zobaczmy jak my z dziennikiem. Czyli został nam już tylko ojciec Szymon. Najgorzej, że mamy tylko tydzień na kata. Do Równej może mamy szybką podróż. Podobno z tym szlachcicem chyba nie trafiliśmy źle. Był ścięty mieczem, tak jak tu podpowiadacie, więc... Zrozumiem, że był ścięty. Dobra, lecimy do Równej. O ile nas nie napadną, bo teraz mamy gorszą siłę. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No szkoda, że nie możemy... Wstrzymaj się, nie mieszaj się. Nie, nie mam czasu. Szkoda, że nie możemy jako tako zwłoki na... Głupoty. Dokończ z katem. Dokończymy też. Tylko załatwimy też to z tymi ludźmi i kata też. No niepotrzebnie się teraz do niego wybierałem, tak sobie myślę, bo okazało się, że sami mogliśmy nogę nastawić. No a tutaj trochę tam zeszło czasu na tego kata. Jeszcze będziemy musieli poczytać w księdze. Właśnie to są takie fajne misje do zrobienia z tymi księgami tak na odcinki, że na spokojnie się wszystko czyta, zapisuje, notuje i wtedy można... Okej. Okay. Ty jest ksiądz? Nie, ty jest wieśniak. I wtedy można to... wyciąć i iść do przodu, a tak to nie wiadomo. No ale, umyj się. Nie, to ten... Moment, to ten wieśniak jest księdzem? Coś jest tu nie po drodze. Gadaj z nim, pogadamy. Wstawaj. I'm at your service tonight. Co ci się przykleiło? I see there's not much going on around here. So you've stayed here on your own. Quite so. All by myself. All the others were either killed by the Cumans or fled to Ratte. I'm sorry to hear that. And what's keeping you here, alone? My older brother ran away with the wandering players. So when our father was on his deathbed, he made me swear I'd never leave our home. I can see you took your vow seriously. I did. But it's starting to get dangerous around here. Again. The Cumans. If it were Cumans, I'd grab an axe and that would be that. But a week back, some rabble made their way through here. They begged me for food, and mark my words, they weren't taking no for an answer. If they'd been just a tad hungrier, I swear they would have stormed the cottage. There are gangs like that around, true enough. To jest dżuma, tak? No. I saw the mess they left behind. Savages. It was horrible. People tried to find shelter in the church. But them dogs was waiting. They knew too well that's where folk would try to hide. And where did you hide? By the grace of God, I got my family away into the woods. And I don't see your family with you. I hope those bastards didn't sniff them out. No, no, it takes better man than them to track me down. I sent my wife to Ratte with some others. Do you think folk will ever go back to their homes? I don't know about Scalets, but the folk here are sure to want to come back. The only thing they're missing is spiritual support. Do you mean the priest? Indeed. When the land's at war, noblemen fight to protect their property. But simple folk want someone to tend their souls. Of course. But it was the Scalets parish priest who ministered here, wasn't it? He did. But there's been no sign of him since the attack. Or at least he's definitely not in Ratte among the refugees. That's true enough. I didn't see him there. But if you're interested, young fella, maybe you could help us find the priest we need here. I can always ask.
but I've heard where the Scalet's priest went. That's great news. Although I had my eye on another priest. You might as well tell me who he is. What I heard about the Scalet's priest might just be rumours. True. Well then, a few years ago there used to be another priest in Scalet's. Simon, I think his name was. Simon? Father Simon, I remember him. That's the one who went missing, right? Aye. I don't want to spread rumours, but they say he was in love with his housekeeper. And then she died somehow, poor thing. That's not a story I've come across. It only reaches folk who care for such tales. Well, to finish the story, Simon left the parish and ran away. You know that already. There was neither sight nor sound of him for a long time. Until this spring, he showed up here. And what's he doing here? That's just it. People say he's become a hermit. All right. And where can I find him? I couldn't tell you exactly, but you could start by talking to that girl's parents. Well, they live on a farm nearby, and it's likely they know more. They may even have had words with him. I'll go and see what they have to say for themselves. God go with you, lad, and I pray you find him. If some heathen stabs me in my sleep, I'd rather have a decent burial. Don't worry. I'll bring someone. Okej. Okay. Myślałem, że to sprawniej pójdzie, ale dobra. A, znać ojca Szymona. Czy nieco niżej? Albo jeszcze musimy czekać. Tak to. Aż nas przełączy. Ale... Okej, okay, porozmawiam z rodziną. Jestem niezwykle zaskoczony tym, jak... Czat jest żywy o tej godzinie, tak? Że to tak dobrze wygląda wszystko. No, to bardzo też dziękuję. Bo to wcale nie jest takie oczywiste i standardowe. A tu proszę. Tak. Dobra, jedziemy. Można by było zobaczyć, co nas z domu słychać. Cieszę, że tam było jakieś grosiwo w skrzyni czy coś, o ile nie obrabowali, ale to tam już w tej chwili nieistotne. YouTube ucina... Tak, YouTube ma to do siebie, znaczy on dopóki nie przetworzy, to wyświetla tylko 2 godziny ostatnie zapisu. Więc zanim by przetworzył, to pewnie pod wieczór byłoby dostępne całe, więc ja myślę, że szybciej obrobię i wrzucę odcinki. Tym bardziej, że z każdej misji zrobię 1 odcinek, więc być może z tego wyjdą 4 fajne odcinki, takie do strawienia. I przy okazji łączące się w jedną całość. Ale zobaczymy. A co z koniem? No, nie stać nas na nowego konia. Myślałem, że więcej zarobimy. Jeszcze będą się ptaszka tam raz odwiedzić. Ale to już poza live'em. Jesteśmy, to my. Nie wiem, czy od niej. I'm looking for the priest, Father Simon, and I heard you might know of him. Simon? What do you want him for? I'm looking for the priest who used to take care of St. James, and the locals tell me they saw him around here. I don't know if I can help you there. He'll never go back to his parish if you ask me. Very well. What is it you want to know? What went on between Simon and your daughter? Nothing that hasn't happened before. Our Mary was his housemaid in Scalitz. She was pretty, very pretty. And he was young, and so things went the way they do between comely young folk. She came back home one day, heavy with child. Yes, these things happen. What can you do? I said as much. I was just glad our girl was provided for. Only she never had the chance to hold that babe in her arms. She didn't live through the birth. I'm very sorry. Such is a woman's lot in life. Men die in battle, and women in the arms of the midwife. And what happened to Simon? The poor man. He took it the worst. He was sure God's wrath smote Mary for her fornication. Miał rację? Nie. That's rubbish. People lie together out of wedlock all the time, and God never smites them down. That's just what I told him. But it's hardly my place to lecture a priest. And who knows? Maybe he was right.
The Lord moves in mysterious ways. He was overflowing with grief. He barely spoke, didn't eat, refused to take a new housemaid. And then, one fine day, the presbytery was deserted. It took a good season before another priest came along. To już wiemy, do czego doszło. Where can I find him? He said to be wandering around here somewhere. I heard that too, and I'm inclined to believe it, even though I haven't seen him myself. How come? After our poor Mary went to her rest, we used some of the money he'd paid us to put a cross up by the roadside. And lately, there's been wreaths of comfrey turning up next to it. I don't take them there, nor my husband neither. You think Simon does? Who knows? Maybe it's a miracle. I could believe anything. But there's not been fresh ones for a while, so perhaps he's moved on elsewhere again. I see. Gdzie jest krzyż? Otóż to. Certainly. There are settling tanks for the mines to the west of Scallets. On the hill above them in the woods, there are several paths. Mary's cross is by one of them, close to the brook. All right. Thanks. No dobrze. Very good then. And if you do find him, let him know that we have no hard feelings. I'll tell him. No dobrze. A tyś kim jest? Czy nic nie ugadamy? Nie. To z powrotem do Lambo. Co my tu mamy? O! Czyli z powrotem Skalica, tak? O, trochę się rozpędziłem. Ostatecznie później się okazuje, że te misje to są tylko dla pieniędzy, a pieniądze marne to lepiej rzeczywiście byłoby to usmażyć i sprzedać. 800 sztuk by było, jak nic. O! O, całkiem niezły horror w tym mieście mógłby wyjść. Dobra, jest krzyż. Czy to ten? O! This must be that cross. Mary's mother was right. Someone did lay flowers here recently. Szymon może ukrywać się w pobliżu. Mhm, czyli kawałek w bok. Dobra, z konia więcej będziemy widzieć. Aha, tylko żeby nie spaść. I should have a look around and see if there's comfrey growing anywhere nearby. No konie nie ma z nami łatwej roboty. Tak dziwnie podskoczył. Wejdziemy już na piechotę, nie ma. O! Nie no, Henryk, co z tobą? W gruncie rzeczy rozwiązalibyśmy teraz misję z żywokosem, jeżeli byśmy go nie potrzebowali wcześniej, no ale. Znaczy, jeżeli byśmy go nie kupili wcześniej. Coś tu rosło takiego. Ktoś ty jest? Takie podobne, ale nie do końca. Kogoś tu mamy. O, tu nawet więcej mamy. Włóczęga, spoko. Włóczęga. Hey, you! What are you doing here? Szukam Szymona. Słyszałem głos. I've come for the priest. Simon. There's no one here called that. There is. Do you take me for a fool? All right. Maybe there is someone here. What of it? We're not going anywhere. Okej, okay, no łatwa retoryka. Sami się o to prosiliście. Nawet siłą by dał okup. Więzicie w lochu człowieka, to nie najlepszy pomysł. Może I tak. Think you should talk less and move your legs more. And why is that? You think you've got what it takes to beat us? I might. But it doesn't matter. Because I saw you yesterday and then stopped by Talmberg to report. So, unless you'd rather wait for Sir Divish's Captain Robard, you should go now. Shit! All right, we'll go. How far are they? Far enough, still. If you run, I'm sure you'll get away. Right, right. Thanks for the warning. No dobra. No, nie wiem, w co go uderzył, jak rozmawiał. Włóczęga, a tu jest ksiądz Szymon.
Oh, thank you, my son. I was beginning to fear I'd never get out of here alive. Nie byli niebezpieczni? Times are hard when brigands roam the land and attack the defenseless. But they didn't attack me. I saw them raiding birds' nests down by the path, so I took pity on them. Which makes what they did all the more loathsome. That's no way to repay a good Christian's hospitality. And to whom do I owe my salvation? My name's Henry. You may remember me. I'm the son of the Scallet's blacksmith. Your face does seem familiar. But listen, Henry, I can't help feeling you didn't stumble across me by accident. It's true. I've come to ask a favor of you. Me? What on earth could I do for you? I need you to go back to St. James. The folk there need spiritual guidance. Scallets is a burned-out shell, and many have died in St. James. They need a priest. Any priest. I understand, but I have to disappoint you. I gave up my calling. Instead, I've given myself over to repentance. I know your story, Father. Then you know what I'm guilty of. Yes. And I don't want to try to make light of it. Your conscience is your own affair. But I know that deep down, you're a good man. You don't know what you're saying. You don't know me. But I know what you did. Many priests break God's commandments willy-nilly, and aren't the least ashamed. That doesn't absolve me of my sins. God's law is set, no matter how often it's violated. You're certainly right. But the people need you. And forgive me for being blunt, but while you can leave the presbytery if you choose, it doesn't absolve you of your duty to Christian folk. But I'm a sinner. I'm not fit to guide anyone. I'm unworthy to do so. Priests, bishops, monks, abbots, they're all sinners. Even the Holy Father himself is a sinner. You've done your penance, and now your people need you. You're probably right. It is my duty. At least for a time, until they find someone better. O! Kogo lepszego, tak. Dokładnie tak. As you say, once things are back in order, there'll be a new priest at St. James, and you can leave if you want. All right. I'll take what I can carry and go back to St. James. Thank you. Your parishioners will be very grateful. O, tuż to. Potrzebuję pomocy w leczeniu? A, z kim jeszcze? And what's wrong with you? Oh, nothing. But Philip from Scallets is dying. He's lying in Sassau and won't last long. Slowly now. What happened to him? Nobody knows much. He's not wounded, but I heard he was hiding from the Cumans for days in a pile of carcasses. The Lord have mercy. The living should never lie with the dead. His intestines must be purged, but even then he's in God's hands. How do I clean his intestines? It might surprise you, but you'll have to give him alcoholic spirits. The purest you can get your hands on. The best is distilled from Artemisia. It'll make him a bit delirious, but it'll help. I'll show you how to prepare it. Stajcie ojca Szymona, osiągnąłeś nowy poziom. Kraci z kieszeni. A jak ten przepis? Kurczę, ja zapomniałem o tym Filipie, bo my wszystkich uratowaliśmy. Zajęliśmy się katem, a tam piołunówkę musimy zrobić. Czy jakiś gospodarz nie miał piołunówki na sprzedaż? Albo w aptece? Ktoś pamięta, co mieliśmy w aptece? Bo piołunówkę? Mamy przepis, ale my się tam alchemii średnio tam tykamy. Jak wygląda nasza alchemia? Poziom trzeci dopiero. Woda życia, zobaczymy, co tutaj jest. 30% mi. Umarł koleś. No właśnie, to jest ten problem, że musimy się teraz wyrobić, bo zupełnie zapomniałem, że tamten jeszcze jeden kościół leżał tam. Wszystkie kości nastawione, wszystko zrobione. Ale piołunówka nam się przyda. Przepis. Zobaczmy, czy mamy recepty tutaj gdzieś dostępne. Piołunówka, no. No, ksiądz zamiast nam podarować piołunówkę. Ten nikt ma składniki. No niby tak, tylko ja się boję, że my nigdy alchemii nie tykaliśmy. No dobra, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Filipie, nie umieraj, nie umieraj, wieziemy wódeczkę świeżutką, wódka z pieprzem czy jakoś tak, na pewno w każdym razie. Jesteśmy. O biedaku ty, napij się tego.
No to co? Poczekaj, aż lekarstwo zacznie działać. Chyba gdzieś tutaj. Tej reszcie pomóc już nie możemy, więc zgasimy pochodnie, bo to nie najlepszy byłby pomysł kłaść się tutaj z nią. No i zobaczymy, co Filip z rana powie. Bądźmy dobrej myśli, że będzie cały i zdrów. Okej. Mam nadzieję, że zaczęło działać. Nie możemy już dalej pomóc? No chyba komu mogliśmy, to pomogliśmy. Otóż to. Gdzie jest Johanka? Gdzie jest nasz ojciec? Gdzie jest brat? Krzyż znaleźliśmy w każdym razie, więc... bez tego pytania. Johanko, słuchaj. O... nawet dobrze. O tej sytuacji. Nic więcej nie mogę zrobić. Chyba tak. How are the sick and wounded faring? I don't think there's anything more I can do for them. You did what you could. Truly. I don't know what I would have done without you. You saved a lot of lives. No i proszę bardzo. Poziom główny, zielarstwo, inne takie. I to tyle. Johanka, coś jeszcze możemy pogadać? Bo my to tak... Tak to wszystko, jeżeli chodzi o nasze misje? Tak to wszystko. Idź, o właśnie, jeszcze skończymy z naszym księdzem, bo na dobrą sprawę już wszystko się tu wyjaśniło, ale główny zainteresowany nie był poinformowany. Dobra, najedzony, w miarę wyspany. Możemy ruszać dalej przed siebie. No to wracamy na równo. O właśnie. Tak miło na sercu się robi, gdy można komuś pomóc. Ten chyba tam był schowany. Nawrotka. Widzę, że tu możemy szukać kolejnego konia po śladach na ziemi. Czasem i tak bywa. No to w drogę. Wstawaj, leniu. God be with you. I found you a priest. Really? That's wonderful news. Who is he? The former parish priest of St. James. I persuaded him to return to live among you, at least for a while. So you found him? Yes. He was roaming the woods around here. Thank God. You'll see. Once there's a priest, people will soon be back. I hope so. I've put together a small sum for a new piece. So I thought a portion should definitely go to you, as a reward. Oj, wam się bardziej to przyda. I couldn't possibly take it. You'll need the money to rebuild the village. As you wish then. I shan't weigh you down with it. So, farewell to you. And I hope he gets here soon. Just don't you let him run off again. I'll keep an eye on him myself. Godspeed to you, Henry. And thank you for your help. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. I tym samym kolejny cel, aż sobie przycupniemy tutaj, został zakończony. A nasza lista zadań pobocznych ukrócona, a może bardziej znaczników na mapie, bo lista zadań pobocznych wygląda bardzo podobnie. Tak, chwasty, zaloty, sporty i tak dalej. To są te najciekawsze. Zajęcia dają nam pieniądze, na nie aż tak chętnie nie patrzymy. Ale to oczywiście nie jest koniec zadań pobocznych, chociaż teraz spotkamy się prawdopodobnie w misjach głównych. Każde takie, może nie taka gwiazdka, każda taka mała gwiazdka, to może być równie dobre, fajne, kolejne długie zadanie. I jak to będzie wyglądało, zobaczymy prawdopodobnie na kolejnym live'ie, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!